Wiedząc, że SN jest sumą początkowych wyrazów ciągu, ustal, czy jest to ciąg arytmetyczny. Zastanówmy się najpierw, czym jest suma początkowych wyrazów ciągu. Suma SN powstaje przez dodanie składników, czyli wyrazów wyrazu pierwszego ciągu, wyrazu drugiego, wyrazu trzeciego i aż do wyrazu n tego. Dopiszmy jeszcze wyraz stojący przed wyrazem n jest to wyraz A n minus Aby określić, czy jest to ciąg arytmetyczny, potrzebny nam jest wzór na n wyraz tego ciągu, czyli wyraz AN. Zastanówmy się więc, czym jest pozostała suma od pierwszego wyrazu do wyrazu AN 1. Jeśli suma n początkowych wyrazów kończyła się na wyrazie n tym to na wyrazie n minus pierwszym będzie się kończyła suma n minus 1 początkowych wyrazów. Możemy więc zapisać, że suma n początkowych wyrazów składa się z sumy n minus 1 początkowych wyrazów i wyrazu n tego. Z tego równania potrzebny nam jest wyraz n. Więc przenieśmy sn 1 na lewą stronę równania, czyli dostaniemy sn minus sn minus 1, to będzie an. Sumę n początkowych wyrazów mamy przedstawioną w postaci wzoru, który został podany w treści zadania. Brakuje nam więc sn 1. Możemy go policzyć z wzoru na sn. sn jest wyrażone wzorem 4n, minus n kwadrat i z tego wzoru policzymy S n minus 1 podstawiając pod każde n wyrażenie n minus 1, czyli dostaniemy 4 razy pod n wstawiamy n minus 1 minus n, czyli u nas minus i pod n wstawiamy wyrażenie n minus 1. Uprośćmy to wyrażenie. Tu opuścimy nawias, czyli mnożymy wszystko, co jest znowia się przez 4. Dostajemy 4n minus 4. Natomiast tu wykorzystamy wzór skróconego mnożenia. Mamy tutaj postać a minus b do kwadratu. Czyli zapiszemy to jako a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli nasze a to jest n, czyli mamy n do kwadratu. Teraz mamy znak minus, przepisujemy minus. 2ab, czyli 2 razy a razy b, czyli n razy 1, i plus b kwadrat, czyli nasze b tu jest 1, czyli 1 do kwadratu. Czyli s, n minus 1 to jest 4n minus 4. Teraz opuszczamy nawias. Pamiętamy, że przed nawiasem jest minus, czyli każdy z wyrażeń w nawiasie będzie mnożyć przez minus. Dostaniemy minus n kwadrat, minus razy minus daje plus 2n i minus razy plus daje minus 1. Teraz możemy wyredukować wyrazy podobne. Zaczniemy od najwyższej potęgi, czyli mamy minus n kwadrat. 4n plus 2n da nam 6n i minus 4 minus 1 daje minus 5. Teraz, kiedy znamy już wzór na sn oraz wzór na sn-1, możemy podstawiać do wzoru na an. I dostaniemy. Pod sn wstawiamy 4n minus n kwadrat, a pod sn-1 wstawiamy minus n kwadrat plus 6n minus 5. Możemy opuścić nawias. Czyli wszystko, co jest w nawiasie, mnożymy przez minus. Dostaniemy plus n kwadrat minus 6n plus 5. Widzimy, że wyrażenia n kwadrat się wyredukowały, czyli dostaniemy minus 2n plus 5. Otrzymaliśmy wzór na n ty wyraz naszego ciągu. Sprawdźmy więc, czy jest to ciąg arytmetyczny. Aby to sprawdzić, badamy różnicę A n plus 1 minus AN. Aby zbadać tą różnicę y, musimy znać wyraz n plus pierwszy. Może policzmy go na boku, czyli teraz zamiast n wstawiamy wyrażenie n plus 1, czyli dostaniemy minus 2, za n wstawiamy n plus 1 i plus 5. Opuśćmy nawias, czyli mamy minus 2n, minus 2 plus 5, czyli n plus pierwszy wyraz ma wzór minus 2n plus 3. Możemy więc podstawiać. Pod an plus 1 stawiamy wyrażenie minus 2n plus 3, a pod an stawiamy wyrażenie minus 2n plus 5. Więc an plus 1 minus an wynosi. Możemy opuścić nawias, czyli dostaniemy minus, i minus daje plus, i minus razy plus daje minus. Wyredukujmy wyrazy podobne. Widzimy, że wyrażenia 2n nam się wyredukowały i zostaje nam minus 2. Ponieważ różnica dwóch sąsiednich wyrazów ciągu jest stała, Wnioskujemy, że jest to ciąg ar arytmetyczny.